Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj w studio niezwykłych gości. Są nimi Aleksandra Czechowska, rzeczniczka Tozo Pole. Witam serdecznie. I Dino i Deli, dwa wspaniałe psy. Jak widać, bardzo grzeczne. I tematem oczywiście są zwierzęta. Mamy XXI wiek, większą świadomość u ludzi teoretycznie. Jak to wygląda w praktyce? Bo wiem, że bardzo prężnie działacie i wciąż jest bardzo dużo interwencji na Opolszczyźnie. Te interwencje według nas biorą się z tego właśnie, tu Pani wspomniała o świadomości człowieka, czyli coraz więcej interwencji jest zgłaszanych, czyli jeżeli zobaczymy, że ze zwierzęciem dzieje się coś nie tak, albo jest na zbyt krótkim łańcuchu, albo jest niedokarmiony, niedożywiony, wychudzony, to faktycznie ludzie, może dlatego, że wiedzą, gdzie zgłosić i wiedzą, że zostanie podjęta interwencja, to nam zgłaszają. Natomiast no właśnie jest też drugie oblicze tego XXI wieku, gdzie na wsiach, ale nie tylko na wsiach, pokutuje jeszcze to, że pies musi być przypięty do łańcucha, musi mieć tą budę, czy ta buda się będzie rozwalała, czy też pies będzie dostawał wodę z chlebem, bo to jest taki stały pokarm widywany przez nas na wsiach. No to faktycznie jest to drugie oblicze, ale mamy nadzieję, że wszystko co robimy, czyli interwencje, edukacje, również sprawy sądowe będą przeciwdziałały temu, bo ludzie niestety, to trzeba powiedzieć, boją się wyroków sądowych, a te są coraz odważniejsze, jeżeli chodzi o złe postępowanie ze zwierzętami. Jest coraz więcej przepisów prawnych dotyczących jakby opieki nad zwierzętami, na przykład dotyczące łańcuchów. To są tematy związane głównie z wioskami. Ale gdzie w tej chwili obserwujemy większe okrucieństwo wobec zwierząt, które niestety nadal jest? Czy jednak w blokach, gdzie jest to okrucieństwo i pastwienie się nad zwierzętami, bo takich interwencji też macie dużo, czy to jest po prostu okrucieństwo wynikające z tego, że ludzie traktują zwierzęta nadal jak zwierzęta bez uczuć, czyli na przykład na wioskach trzymają je w warunkach niegodnych zwierząt. Jeśli chodzi o, w ogóle można to podzielić na dwie części, jeżeli chodzi o bloki, z reguły tam częściej dochodzi do znęcania się w postaci albo złego traktowania zwierząt w postaci bicia, straszenia. No też mieliśmy przypadek gwałcenia psa Jogiego jakiś czas temu, więc to jest w takich zaciszach domowych, że ten pies przy sąsiadach wygląda w miarę dobrze, czyli jest odkarmionym psem. Natomiast jeżeli chodzi o wsie, no to tutaj faktycznie kontakt jest mały z człowiekiem. Ten pies z reguły jest sam 24 na dobę, więc tu bardzo rzadko dochodzi do znęcania się takiego fizycznego nad psem. Raczej te warunki bytowe, raczej brak karmy. No i tego postrzegania właśnie, że to jest pies, który no, jesteśmy odpowiedzialni za nie, bo człowiek jest odpowiedzialny za to, co oswoił. Niestety często chyba wiemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni. Tak, ale właśnie zmierzam do tego, że kiedyś człowiek udomowił psa, dzikiego psa, które zupełnie do czegoś innego służyły, więc powinniśmy być za to odpowiedzialni. Jeżeli decydujemy się na zwierzę, to nie na łańcuch, a przynajmniej nie na całą dobę na ten łańcuch. No i wszystko ma określone wymiary. Miejmy nadzieję, że kiedyś dojdziemy do czasów europejskich, że po prostu łańcuch zostanie zakazany. A niestety nadal wiem, że są interwencje, zwłaszcza w lecie, kiedy zaczyna się sezon wakacyjny, ale nie tylko. Wiemy, że w zimie też się zdarzają takie sytuacje, że psy są wyrzucane na parkingach lub przywiązywane do drzew. Czy dużo macie takich interwencji tutaj u nas na Opolszczyźnie? Bardzo dużo. To są ciężko, jeżeli się udokumentuje, że faktycznie pies został wyrzucony z samochodu, no to wiadomo, jest od razu w social mediach jest to wszystko ogłaszane, ale bardzo często nikt nie zarejestruje momentu wyrzucenia psa, a ten pies gdzieś biega przy drodze, jest na parkingu, siedzi pod sklepem, czekając na swoich właścicieli. No, całą masę odbieramy takich zwierząt. W większości te z Opola trafiają do schroniska, natomiast właśnie wszystko, co się znajduje dookoła Opola, no to wtedy faktycznie no, staramy się znaleźć tym psom dom tymczasowy, a później ogłosić do szybkiej adopcji, bo już wystarczy ich cierpienia i tego, że ktoś się ich po prostu pozbywa jak śmieci, bo zdarzają się takie sytuacje. To dotyczy nie tylko psów, to dotyczy przecież również kotów, koni. Ale statystycznie jakich zwierząt jest najwięcej w trudnych warunkach, że macie telefony interwencyjne? Myślę, że możemy tu mówić o psach
Ale kotów też jest cała masa. Kotów do sterylizacji, kotów, które się rozmnażają, później umierają na koci katar. Tego też jest cała masa. O tym się trochę mniej mówi, bo jednak pies jest postrzegany w taki sposób, że on sobie na pewno nie poradzi, a kot jeszcze może sobie na wolności poradzić, kiedy jest kotem polującym. Więc tutaj interwencje dotyczą większej ilości psów. Wspomniała Pani o koniach. Mieliśmy parę takich interwencji. Staramy się dotrzeć na każdą. Współpracujemy również z innymi organizacjami, jeżeli chodzi o konie. Dlatego też no staramy się, jeżeli my nie potrafimy pomóc, to wtedy staramy się znaleźć kogoś, kto im pomoże. Dobrze, a zgłoszenia mogą odbywać się anonimowo. To jest o tyle bezpieczne, że często ludzie widzą nieszczęście zwierząt, ale boją się jakiejś zemsty czy jakiejś restrykcji ze strony oprawców tych zwierząt. Ale można to zgłosić anonimowo, tak? Można zgłosić anonimowo. My nigdy bez zgody osoby zgłaszającej nie podajemy jej na przykład jako świadka przy postępowaniu sądowym czy też zgłoszeniu na policję możliwości popełnienia przestępstwa. Jeżeli ktoś wyrazi taką zgodę, jak na przykład pani Roma w przypadku psa Jogiego wyraziła zgodę i faktycznie była świadkiem, no natomiast staramy się nie używać tego, ponieważ później się dzieją różne dziwne rzeczy. Może dojść do tego, że pies zostanie uwolniony na przykład z innej posesji i ucieknie przez tego kogoś, kto się chce zemścić, otruty. Też mieliśmy takie zdarzenia. Więc tutaj bardzo ludzie uważają właśnie, jeżeli dobrze postrzegają swoje zwierzęta i je traktują, to bardziej się boją o to, jakie konsekwencje przyniesie zgłoszenie dla zwierząt, niż dla nich samych. Więc z bardzo dużą ostrożnością podchodzimy zawsze do tematu. A szczegóły adopcji można znaleźć w internecie, jeśli ktoś chciałby zaadoptować psa z Waszej interwencji czy kota? Można znaleźć, za każdym razem publikujemy posta, piszemy, staramy się pisać o wymaganiach, jakie pies powinien mieć w nowym domu, bo nie każdy pies lubi inne towarzystwo psów, kotów, dzieci. Jest bardzo różnie, bo są to jednak wciąż zwierzęta po jakiejś traumie. Staramy się je odczytać w domu tymczasowym, czy jak są u nas, żeby wiedzieć konkretnie, co będzie dla nich najlepsze. No i oczywiście później jest rozmowa telefoniczna, ankieta do wypełnienia, po ankiecie jest wizyta przedadopcyjna, czasami już z psem, kotem, no i zakończenie adopcji adopcją faktycznie, chyba że jest odmowa adopcji, która nam się bardzo rzadko zdarza. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Aleksandra Czechowska, rzeczniczka prasowa TOS Opole. Dziękuję bardzo. Dziękuję.